wczoraj odbyłem swoje pierwsze dwa normalne treningi, z czego jestem bardzo zadowolony, bo pierwsze treningi chyba od prawie pół roku bez bólu, naprawdę ogromna przyjemność i cieszę się, że udało mi się doprowadzić do tego stanu. Oczywiście nie popadam jeszcze w hura optymizm, bo no wiadomo, że kontuzje się lubią odnawiać, ale no czerpię teraz ogromną przyjemność dzisiaj rano już z kolejnego, gdzie mogłem się wypocić i brać udział normalnie z chłopakami. Moim celem jest w tej chwili utrzymać stan zdrowia, jaki mam w danym momencie, czyli móc normalnie trenować i kontynuować to w dalszym ciągu. Ja o moją przyszłość martwić się za bardzo nie martwię. Myślę, że no jakoś sobie poradzę. Jeszcze tak naprawdę nie wiem dokładnie, co się stanie w najbliższej przyszłości, ale no myślę, że tutaj no po prostu trzeba czekać na jakąkolwiek decyzję z obu stron i zobaczymy. Bardzo pozytywnie zapatruję się na zmianę, jaką nastąpiła, bo znam Miguela i wiem, że jest naprawdę świetnym człowiekiem, zawsze miał bardzo chłodne i spokojne spojrzenia, ale widać było, że bardzo kochał siatkówkę i bardzo kochał to, co robi. I praktycznie zawsze po każdym meczu długo, długo jeszcze rozmawiał i rozmyślał na temat, co zrobił źle, co mógłby zrobić lepiej i myślę, że będzie w swoim żywiole, temu się poświęci i da chłopakom to, czego będą potrzebowali. Na razie chyba nie ma co szukać króla polowania, jak to się przeważnie robi u nas przed sezonem, ale widać, że dużo ruchów dzieje się u nas w Bełchatowie, dużo ruchów dzieje się w Rzeszowie, gdzie naściągają i Konarskiego, i Drzyzgę, i Pęczewa, czyli młodych, ale już znakomitych graczy. Myślę, że każda z drużyn, tych z czołówki i tak samo z tej drugiej piątki, która była w tym sezonie, wzmocni się i liga będzie tak samo ciekawa, jak była. Wierzę w utrzymanie, bo już po ostatniej kolejce GKS ma 3 punkty straty do przedostatniej, 6 punktów straty do trzeciej od końca drużyny, także szanse wzrastają, jeśli dalej będą gromadzili punkty, tak jak dzieje się to w drugiej rundzie, to chyba są na dobrej drodze ku temu, żeby się utrzymać.